Witam Was bardzo gorąco na kanale Skrzydła Mazowsza i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka i relacji z przelotu z Brzuzy do Warki nad Pilicę i z powrotem. Lecimy razem z Mariuszem i Piotrem. No i właśnie na startowisko do nas dojechali goście z Radomia. Olga, Mariusz, Piotr. Dzień dobry. Serdecznie witamy. Cześć. Piotr już na stejku będzie dzisiaj latał. Zobaczymy, co pokaże, że tak powiem, pogoda. Tak jest plan. Trzeba, które trzeba wykorzystać, wiesz co? No jak najbardziej. Wszyscy latają, cały zachód lata, pająk lata, a my co? No i dobra, wystartowałem jako pierwszy. Mariusz z Piotkiem w tandemie będą startować zaraz po mnie. No i Mariusz z Piotkiem już wystartowali. No, jest godzina 17:30. No i jeszcze troszeczkę rzuca. Zwłaszcza tutaj nad Łąkami. No i tylko spójrzcie, co za niespodzianka. W górze jakieś 50-100 metrów nade mną właśnie klucz bocianów. No dobra, wystartowaliśmy, teraz będziemy się kierować do Studzianek Pancernych, dalej do Łękawicy nad Stawy, później odbijamy delikatnie na Grabów nad Pilicą i wzdłuż trasy do Warki, chwilę nad, pokręcimy się nad Warką, a potem planujemy wzdłuż Pilicy do miejscowości Biała Góra, no i powrót. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Lecimy. No i aktualnie pode mną Studzianki Pancerne, a na godzinie 12 widać już stawy hodowlane w Łękawicy. No i chłopaki są za mną, także robię nawrót, pomacham im skrzydłem, no i zrobię fotkę. Grabowa nad Pilicą, aktualnie pod słońce, zupełnie nic nie widać. No i mijanka nad Grabowem, nad Pilicą z Mariuszem i z Piotrem. Po mojej prawej stronie w dole stacja gazowa CPN w Grabowie nad Pilicą, po drugiej stronie drogi sklep Dino. Tutaj w dole możemy dostrzec komisariat policji w Grabowie nad Pilicą, po lewej stronie jak ten samochód tutaj przejechał, a po prawej stronie urząd gminy w Grabowie nad Pilicą. No i przelatuję obok kościoła i lecę jeszcze sfotografować szkołę w Grabowie oraz nową halę sportową. No i znowu mam chłopaków po swojej prawej stronie. Nie ma jak to latać w doborowym towarzystwie. Samemu to troszeczkę nudno. Widać już, że
rzekę Bilicę i po drugiej stronie Bilicy Warkę. No i moi drodzy, dolecieliśmy do Warki. No i bardzo ładnie Warszawę widać w tej chwili. No i po spędzonej chwili nad miejscowością Warka w powiecie grójeckim lecę wzdłuż Bilicy do miejscowości Biała Góra. Rozglądam się za tandemem, nigdzie go nie widzę. Próbuję się skontaktować z Mariuszem telefonicznie lub z Piotrem, ale ta łączność jest strasznie poszarpana. Piotrek odbiera i tylko i wyłącznie z telefonu bezpośrednio, nie ma zestawu. No, Piotrek z Mariuszem, z tego co zdążyłem tutaj ustalić, polecieli już na startowisko, a ja dalece dalej. Piękny zachód słońca nad ziemią grójecką, także jeszcze pozwolę sobie chwilę polatać. A po mojej lewej stronie widzicie tutaj nowo wybudowany przejazd kolejowy znajdujący się na trasie do Kępy Niemojeskiej oraz do Sielanki. Aktualnie lecę nad Kępą Niemojeską, a po mojej lewej stronie na godzinie 9:00 dworzec kolejowy w Grabowie nad Bilicą. No, obleciałem w zasadzie to co chciałem, także powoli zmierzam do Brzuzy, wprost za chłopakami, a w tej chwili przelatuję nad domem weselnym w Nowej Woli, gmina Grabów nad Bilicą. Słońce praktycznie już zachodzi w powietrzu tutaj na 400 metrach, jednak robi się troszeczkę już chłodno, jest tak jakby taka inwersja, no i powietrze bardzo wilgotne. No i przeleciałem nad lasami i jestem już nad ziemią Głowaczowską, także lecę dalej, przede mną Moniochy, Głowaczów, no i do Brzuzy lecę. No i jestem już praktycznie nad Brzuzą, no i buty w kadrze muszą być. No, zrobiłem dzisiaj trasę 64 km w godzinę 20. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego przelotu. Także jeszcze kółko nad startowiskiem. No i będę się szykował do lądowania. Widzę, że już Olga na startowisku i chłopaki wylądowali, także jeszcze tylko nad nimi krótki przelot. Siadam. Siemanko!